Siemanko. Dzień dobry, mecenasie. Czekaj, wiesz co, a to duża kieszeń jest. To wszystko się zmieści. Wrzucę i to, żebym pamiętał. Telefon, samolot, tak? Nie, no to ja rozumiem. Wszyscy rozumieją. Mecenas Jarosław Gwizdak, nas dziś zaszczyca. No. Akademia WSB, wykładowca tejże. Tak. Więcej światła, proszę. Znakomicie jest, tak. Wyjścia były dwa, albo kupmy wagon światła do samochodu, albo taki samochód, który sam sobie będzie szklarnią, no to jest samochód, do którego światła. Panie redaktorze, nie będę komentował, no ale to widać, że się, że dobrze jest, że słuszną linię ma nasza partia, tak? Może w ten sposób. Władza. Tam brzmi dokładnie. Władza ma słuszną linię. Nie da się ukryć. No, nie mecenasie. No. Postawmy taki stan faktyczny, tak. Kazuistyczny. Dobra. Jestem wyborcą opozycji. Ówczesnej. Dobra. 15 października poszedłem zagłosować. Zagłosowałem. No. Z nadzieją na to, że będą wypełnione wszystkie te obietnice, które mi poskładano. Minął październik, listopad, grudzień, styczeń, mija zwolna, luty jest w połowie. Ja pytam, no i co? Co z tym naszym prawnym systemem? Bo obiecaliście, że za to zabierzecie się jako pierwsi. Z tym porządek trzeba zrobić na pewno, bo bez tego nie ruszymy. Pan redaktor, jak gdyby twierdząc, bo tak, do stanu faktycznego ja się przyczepić nie mogę. Do twierdzenia obiecaliście już trochę bardziej. Pan mecenas nie obiecał. Nie obiecał. No nie obiecał. Faktycznie ten wygodny fotel komentatora w dalszym ciągu mi... Ale jak mecenasowi obiecany, to jak się mecenas tym czuje teraz? Mecenas trochę za długo już na tym świecie żyje, żeby wiedzieć, że jak mecenasowi obiecali, kiedyś mecenasowi obiecali 100 milionów, co prawda był nawet proces w tym kierunku, i no, obietnice wyborcze to jest coś, co faktycznie nie do końca zawsze jest do zrealizowania i jest to bardziej pewien kierunek, tak? Jak mówił Jack Sparrow, że kodeks pirata to jest pewien zbiór wytycznych. I są wytyczne i te wytyczne brzmiały. Będziemy naprawiać ten bałagan, który, uwaga, przez 8 lat w systemie pozostawiła obecna opozycja. I co do tego? To się da zrobić? Ha! Ja nie będę sięgał... Pytanie jest takie samo, czy można w sposób niepraworządny wprowadzać praworządność? To jest fantastyczne pytanie filozoficzne i to jest pytanie, które sobie stawiali rozmaici, znakomici naukowcy. I oczywiście odpowiedzi, jak to zwykle z prawnikami, jest kilka, a przede wszystkim są dwie. Jedna jest taka, że nie można tego zrobić, ponieważ ten gwałt nie może się odciskać innym gwałtem, czyli gwałtem na jakimś tam systemie przepisów czy regulacjach, które nas obowiązują. Bezprawie nie rodzi prawa. A bezprawie nie rodzi prawa, inni też mówią. I ten nurt właśnie jeszcze, to jest troszkę jeszcze coś innego. Bezprawie nie rodzi prawa i to jest właśnie moment, w którym znowu twórcy przepisów, pomysłodawcy zaczęli mówić w ten sposób. Aha, to może faktycznie ci ludzie na przykład powoływani do Krajowej Rady Sądownictwa, czy też ci tak zwani neosędziowie, a może oni nigdy sędziami nie zostali. Może faktycznie... Nie ma co naprawiać, tylko uznać, nie ma co naprawiać, tylko uznać, że tego nie było. Nie? Polacy, nic się nie stało. Tylko, rozmawialiśmy też o tym, chyba nieraz nawet, że to nie jest wszystko takie proste, to raz, a dwa. Okej, ktoś nie był sędzią, ale ktoś wydał wyrok, ktoś rozstrzygnął sprawę. I też mnóstwo różnych postępowań, to, bo my mówimy o milionach, bo też warto przypomnieć, że przed polskimi sądami kilkanaście milionów spraw każdego roku jest rozstrzyganych. Najwyżej w życiu coś się zmieniło na skutek tego wyroku. I to bardzo poważnie, bo znowu, no, sądy poza jakąś tam jakimiś, powiedzmy, sprawami drobniejszymi, jak decyzje referendarzy dotyczące PiS-u. Ostrożnie. Wiedziałem. Otóż sądy poza tymi niezwykle istotnymi, ważkimi kwestiami rejestrowymi, no, zajmują się sprawami naprawdę dotyczącymi życia ludzi. To znaczy kwestia, czy ktoś ma pracę, czy ktoś jej nie ma, czy ktoś do tej pracy przywrócono. Czy ktoś się rozwiódł, czy nie rozwiódł i czy nie będzie bigamistą, czy też czy ktoś po prostu ma odbyć karę pozbawienia wolności, czy nie. Następną kwestią jest jeszcze to, co też jest teraz podnoszone, no dobra, ale państwo uznaje tych ludzi w jakiś sposób, tak? To znaczy płaci im wynagrodzenie. Nikt na razie jeszcze nie miał odwagi, żeby powiedzieć: chłopaki, dziewczyny, neosędziowie, no, nie sorry, sędziami do sorry, nie jesteście ja sędziami, więcej, wracajcie. To są obowiązujące ustawy, nikt ich nie podważył. Ustaw też nikt nie podważył, bo tego się nie da. I teraz, jeśli mogę króciutko powiedzieć właśnie, czego być może mi trochę brakuje w takiej komunikacji obecnie rządzących,
to takiego powiedzenia, które jak gdyby ja się staram też wyczytać z tych ruchów rządzących. To znaczy, zwłaszcza znowu z tego mojego zakresu, czyli z zakresu prawa, sądownictwa, praworządności. Po pierwsze, my możemy zrobić to, co możemy zrobić na obowiązującym stanie prawnym, no bo gdzieś tam też mi się to bardzo kłóci w środku i ja się z tym nie godzę, żeby minister sprawiedliwości mówił: dobra, lecimy na rympał, robimy co chcemy, nie będziemy się przejmować przepisami. Czyli tak, to co się da zrobić, robimy na istniejącym stanie prawnym. Na przykład kwestie związane już z odwoływaniem prezesów sądów, no to jest przepisy, które pozostawił pan minister Ziobro. Kwestie powołania tak zwanych rzeczników dyscyplinarnych ad hoc, bo też było tak, że sędziowie mieli jeszcze sprawy, to znaczy sędziowie sądzili sędziów za stosowanie prawa europejskiego, więc zostali powołani rzecznicy dyscyplinarni. To jest też taka konstrukcja, gdzie już złapał kozak Tatarzyna, a jeszcze chyba pojawił się, nie wiem, czy Mongoł, czy kto inny, ponieważ teraz ci rzecznicy dyscyplinarni, taki postaci o niesławnych nazwiskach jak pan Lasota, Radzik, Schab, oni będą mieli swoje sprawy dyscyplinarne za sprawy dyscyplinarne wobec sędziów. No więc, no co ja poradzę? No, czy ja to wymyśliłem? Ale tak to się dzieje. A ja słucham pani profesor Łętowskiej, która mówi, demokracja ma prawo się bronić. Jeżeli jej narzędziem obrony jest narzędzie, które nie jest zgodne z prawem, trudno. Czym się jej musimy bronić? Wiem. Znam ten pogląd. Trawię go w sobie. Jeszcze nie jestem gotów powiedzieć, że się z nim zgadzam w 100%. Natomiast faktycznie to też to są koncepcje profesora Sadurskiego. To są też koncepcje właśnie takie, żeby powiedzieć: słuchajcie, dobra, koniec, was nie ma, tak? Was nie ma. Na przykład pani Pawłowicz, pan Piotrowicz, byliście powołani do Trybunału Konstytucyjnego jako czynni politycy, chyba zielone, przekroczywszy... Dolne. Ja wolę tak. Dobrze. Dolne, zielone. Okazało się, no ale dobra, powiemy, nie jesteście sędziami. Czyli mamy sąd, i to mega ważny sąd w postaci Trybunału Konstytucyjnego, w którym powiemy, nie byliście sędziami, co z wyrokami, co z orzeczeniami. Jest projekt właśnie obywatelski, projekt ekspertów Fundacji Stefana Batorego, który też mówi, no to są wszystko sprawy do wznowienia. One jak gdyby, one się nie zakończyły. Może w ten sposób. Tylko co innego zrobić to z kilkunastoma de facto sprawami Trybunału Konstytucyjnego, co innego zrobić to z wyrokami wydawanymi przez mniej więcej 2000 sędziów. Znowu, odnośnie co do tych tak zwanych neosędziów, koncepcje są dwie. Ta, o której pan mówi. Nie ma, nie byliście sędziami, koniec. Nie liczą się wasze wyroki, nie interesuje nas to. Oczywiście. Ale wyroki zostają. No, okej. I koncepcja druga. Teraz będziemy sądzić sędziów. Znaczy, będziemy was znowu weryfikować. I może się załapiecie. No, poniekąd się załapiecie. Aczkolwiek też stoicie w pewnym grzechu założycielskim, ponieważ, no, aplikowaliście o robotę, której de facto nie powinniście dostawać. Ewentualnie ta firma, która miała was zatrudnić, tak upraszczając to, nie miała prawa was zatrudniać. Ale pan wie, że na to wszystko się nakłada taka najbardziej prostacka polityka, bo myśmy słyszeli, ale i pan oczywiście, i ja, że są gotowe uchwały. Nie. Jeszcze tydzień, jeszcze dwa, tak. Bach, uchwałami czyścimy najważniejsze instytucje. Nie. I nagle się okazało, że coś się porobiło. Słyszymy co tydzień. Co tydzień uchwał. Będzie ta uchwała. No i tych uchwał nie ma, aczkolwiek być może jak każda licząca się strzelba w spektaklu teatralnym, ona w końcu wystrzeli. Znowu. Ja wiem, że... Znaczy, ja nie jestem tu po to, żeby tłumaczyć obecnie rządzących, a kiedyś opozycję. Ja jestem po to, żeby też opowiedzieć i pokazać jakąś inną troszkę może perspektywę. Zestawiamy 8 lat dewastacji z 2 miesiącami de facto rządzenia. Przecież mieliśmy jeszcze rząd Mateusza Morawieckiego, tak, prawda? Dwutygodniowy. Znowu, zobaczmy. Nasze poletko, bo rozumiem, że mam tutaj też recenzować poniekąd Ministerstwo Sprawiedliwości. Prokuratura, to też proszę zobaczyć, ogłoszono konkurs na prokuratora generalnego. Rząd komunikuje w ten sposób, że podzielimy tą funkcję polityczną, jak gdyby oddzielimy ministra sprawiedliwości od prokuratora generalnego. Co więcej, wy też to zobaczycie, nie będzie żadnego mianowania. No właśnie, jemnego, tylko otwarty no konkurs. Właśnie, jest otwarty konkurs. Nawet ja sobie oglądam z wielką ciekawością pewnego rodzaju kampanię wyborczą na stanowisko prokuratora generalnego. Tego w Polsce jeszcze nie krajowego. Było. Krajowego. Generalnego. Generalnego też. No, znaczy, Boże, no tak. Krajowego. Tak, krajowego. Ale też jest kwestia rozdzielenia później prokuratury
prokuratora generalnego od ministra sprawiedliwości. Pamiętajmy też o tym. Dokładnie. Jak gdyby takim wstępem jest właśnie teraz otwarty konkurs na stanowisko prokuratora krajowego. Jeszcze kwestia rekomendacji, podpis. To jest jedna rzecz. Fundusz Sprawiedliwości. Pegasusa, naszego ulubionego po prostu skrzydlatego konia w naszych telefonach, okazuje się, że Ministerstwo Sprawiedliwości kupowało z Funduszu Sprawiedliwości. Fundusz Sprawiedliwości, jak powiedział o nim minister Mazur, chyba nawet goszcząc pana redaktora, że to czy oni organizowali konkursy na najlepszego egzorcystę, czy wspierali ofiary przestępstw. No na miły Bóg, no zobaczmy, że też Ministerstwo Sprawiedliwości, no też jak gdyby to może nie jest taka maszyna do wyburzenia, ale powiedzmy taki praworządnościowy walec, który jedzie, nie za szybko, ale stara się układać te wszystkie muldy na tej naszej drodze do praworządności. O, no ale to powiedziałem. Wszyscy ci sędziowie, którzy uchodzą dziś za neosędziów, no, przecież widzą, prokuratorzy widzą w jakim kierunku te zmiany idą. Nie sądzę, aby sobie petryfikowali przekonanie, że to się lada chwila zmieni. A jednak upierają się przy tym, że wszystko powinno być jak jest, bo jest zgodne z prawem. Próbuję to zrozumieć. Nie wszyscy. To tak, to raz, że nie wszyscy. To dwa, że też ta sytuacja jest bardzo zróżnicowana, bo mamy w pośród nich asesorów, którzy jak gdyby no nie mieli niczego, nie mieli innego wyboru. Tak, nie było innego sądu w Polsce jak sądy powszechne, w związku z tym trzeba było do tych sądów trafiać. Ale faktycznie pośród tych ludzi, tych tak zwanych neo, są osoby i oni też są jak gdyby testowani przez sądy, czy zachowują tą swoją niezależność, niezawisłość. Czy faktycznie, gdyby te konkursy nie były wadliwe, mówiąc delikatnie, czy oni by mieli szansę awansować. Są ludzie też, którzy, no, są te skrajne przypadki, jest gdzieś adwokat, który wpłaciwszy najpierw na kampanię PiSu staje się sędzią, potem z tego sędziego zmienia się w prokuratora i nagle ląduje w jednej z czy w prokuraturze apelacyjnej co najmniej, czy regionalnej. Więc to są sytuacje absolutnie, które nie powinny mieć miejsca. I czy oni w sobie to przekonanie jakoś tak utrzymują, właśnie potwierdzają, jak pan redaktor powiedział. Trudno mi jest mówić A za tych ludzi, B za całą ich grupę. Słyszeliśmy, ale oni wykonują ciągle gesty. Różne gesty wykonują. Nie. Wiem, ale także takie w kierunku władzy, która minęła. Tak. Jakby umacniając jej postanowienia i podpisując się pod nimi po raz kolejny, widząc, że no. Oni w tej chwili chcą też uchodzić za sędziów niezłomnych, tak? Oni chcą mieć takiego swojego Tuleję, swojego Juszczyszyna, bo być może pokażą, jak byli ciemiężeni. Tylko znowu, na miły Bóg, nie byli ciemiężeni, bo zaczęli od grzechu. Znowu, z bezprawia nie rodzi się prawo. Oni nie są ludźmi, którzy gdzieś tam mogą o czymś decydować, tak? To znaczy, mogą być męczennikami na poziomie Telewizji Republika, z całym szacunkiem, i pewnego rodzaju mediów, które będą mówić tak, oni bronią suwerenności, bronią niezależności, oni nie przejmują się prawem europejskim, czymś takim, bo to też tak, jak mówił Trybunał Konstytucyjny w osobie właśnie, zdaje się, pani sędzi Pawłowicz. Co nas obchodzi prawo europejskie? W Polsce jesteśmy. A może to są, wie pan, ludzie, którzy wsłuchują się w to, co mówi pani prezes Manowska, a ona mówi, wszyscy do tego doprowadziliśmy, stoimy na krawędzi katastrofy, musimy coś z tym zrobić. No, nie wiem, czy wszyscy. No właśnie. Czy wszyscy? Czy wszyscy, czy ci, którzy ostrzegali i mówili, to nie jest tak, to tak nie może być. Czy oni doprowadzili? Nie, ja się nie czuję, żebym do tego doprowadził na przykład, bo być może to też było do mnie, to było do sędziego Markiewicza, do sędziego Juszczyszyna, do takich sędziów. Nie doprowadzili do tego. Nie, ostrzegali przed tym. Czy prawnicy broniący sędziów, kierowanie pytań prejudycjalnych, jak gdyby przypominanie, że jesteśmy częścią tego sądowego ekosystemu też z prawem europejskim. No ale cóż, no widać, nie każdy uważał na studiach, albo nie każdy myślał zbyt wiele. No, co zrobić? No, myśli pan, że jeżeli politycy nadal będą zastanawiali się, bo brak tych uchwał to prawdopodobnie jest efekt jakichś politycznych na pewno ustaleń albo nieporozumień. Jeżeli tak to będzie wyglądało, to jak długo będziemy czekali na to, że będą. No nie będzie przybywało tych wyroków wydawanych przez ludzi o wątpliwej proweniencji prawniczej i być może potem podważanych. Jak długo ma to trwać? Zacząłem o tym mówić. Jedna rzecz to jest czerpanie z tych dotychczasowych rozwiązań. Druga rzecz to jest taka próba
funkcjonowania w tej koabitacji, którą mamy, a to jest koabitacja, no taka powiedzmy, z tego co widać, też przyznaję się, że jak rozmawiałem z panem redaktorem, liczyłem, że pan prezydent jednak zechce się nieco inaczej zapisać w historii. Myliłem się. Okej. Więc ten czas półtora roku do jak gdyby kolejnych wyborów prezydenckich, no jest takim czasem właśnie tej przepychanki. Trzeba sobie to też powiedzieć, tak, że tak to będzie chyba wyglądać. No i mamy czas też te półtora roku, żeby na tym kryzysie znowu, tak jak też mówią sędziowie, budować jakiś lepszy, nowy wymiar sprawiedliwości, żeby pewne rzeczy, materię ustawową jakoś ruszyć, czy nawet konstytucyjną. Znowu, no trzeba w coś wierzyć. Tylko wie pan, na co postawić, bo no? Prawo to jest umowa. Wyłącznie umowa. To nie jest prawo fizyki. A myśmy się przez te ostatnich 8 lat nauczyli i jakby brniemy w to przekonanie, że właściwie tych umów nie trzeba dotrzymywać, bo jeżeli mamy siłę parlamentarną, to możemy tych umów nie dotrzymywać. Więc w jaki sposób wypracować w nas, obywatelach, politykach, przekonanie, że jednak to jest umowa, której się dotrzymuje. Chociaż ma się siłę, żeby ją złamać i ją olać, to należy jej dotrzymać. No to tak. Magnificencja rektor Uniwersytetu Śląskiego, Ryszard Koziołek, napisał taką książkę Czytać, dużo czytać. Ja mogę tylko powiedzieć, że czytać, dużo czytać i rozumieć prawo też właśnie tak, jak pan powiedział, jako umowę i jako coś, co powinno być silniejsze od polityki. I być może to, co się teraz dzieje, jest też trudną, kosztowną, długotrwałą lekcją, kiedy rządzący powiedzą, okej, jest prawo, są wasze polityczne opowieści, tak? Jest to wszystko, co gdzieś tam robicie, opowiadacie, obiecujecie, ale jest prawo i tego prawa będziemy przestrzegać. No znowu, przykład powinien iść do góry, od góry. Więc skoro minister sprawiedliwości też na pewne rzeczy przyzwala, a widać, że na pewne nie przyzwala, no to chyba to jest dobra droga. Nie wiem, tak mi się wydaje. Ja znowu, ja chcę mieć jak gdyby czego uczyć studentów w USB w Dąbrowie Górniczej i nie tylko i mówić, że to prawo ma jakiś sens. No, uczymy tam prawa, myślę, a nie polityki. No tylko gołym okiem widzimy, że naga siła potrafi być skuteczniejsza. Co więcej, jeżeli zadbamy o tak zwane tyły, to nikt nam nie postawi zarzutu i da się taki system skonstruować. I pytam, na ile silna będzie pokusa, żeby z tego skorzystać, bo to ta fajne. Pokusa zawsze jest i to jest fajne. Ale myśmy mieli taką kulturę polityczną i prawną przez ostatnich 30 lat, w której to działało. Szanowaliśmy prawo. Był Trybunał Konstytucyjny. Przede wszystkim był Trybunał Konstytucyjny. Tak, przede wszystkim był Trybunał Konstytucyjny. Poza tym no też jakaś jednak różnorodność i pewnego rodzaju wysłuchanie głosów opozycji, czy tej takiej też no jakiejś jednak różnorodności nam pomagało, tak, w tym funkcjonowaniu. Wierzę w to, że prawo jest prawem. I oczywiście, no po tym czasie tej dewastacji, po tych barbarzyńcach, którzy się dorwali, tak jak pan mówi, tak, i oni się jeszcze gdzieś tam zostali na tyłach. Natomiast też myślę, że te działania z prokuraturą, te działania, które na przykład pokazują, słuchajcie, to co robiliście z Funduszem Sprawiedliwości, to było po prostu karygodne. Rozpoczną się śledztwa, myślę, że ja w to wierzę, tak? Myślę, że na tym to powinno polegać, że to państwo też oczywiście po jakimś czasie zacznie znowu działać i to zacznie też znowu działać w sposób taki równy i prawo będzie równe dla wszystkich. No, ja się tego spodziewam, ja tego chcę. Ja mam inną obawę, że gdyby się okazało, że rzeczywiście prawo będzie działało w tym kierunku, że za te wszystkie łajdactwa przyjdzie kara, no, to wrażenie będzie takie u wielu, że to nie państwo karze, to partia jakaś karze. To tamci karzą. Jak wrócimy do władzy, to wam dopiero pokażemy. My to słyszymy zresztą u prezesa, który mówi co jakiś czas o moich kolegach, że jesteśmy nielegalni i że kiedy tylko przyjdzie taka możliwość, to znów zrobimy porządek. Dobra. Myśmy sobie znowu gdzieś tam pozawłaszczali to państwo na różnych poziomach. Godziliśmy się z tym i faktycznie traktujemy państwo jako łup. I myślę, że to jest też zadanie dla tej najnowszej władzy, znaczy obecnej władzy, żeby mówić, państwo nie jest łupem. Państwo nie ulec pokusie. Wartością, nie ulegajcie pokusie. Tylko znowu, tak między nami mówiąc i naszymi słuchaczami, widzami, różne nominacje na różne stanowiska dzieją się w różny sposób zaraz właśnie po odzyskaniu tej władzy. Ja też czekam na konkursy, na właśnie przeźroczystość w tym zakresie i na to, żebyśmy, no,
znowu, nie tyle wstawali z kolan, ile odzyskali to państwo i sprawczość. Tak myślę. No, znaczy, ja robię za naiwnego i za naiwnego optymista, ale wyszło słoneczko, więc o czym tu więcej mówię? Na tym polega kłopot chyba, wie pan, że jest taka część klasy politycznej, która ze swojej natury jest agresywna i stanowcza, a druga jest ciut bardziej miękka i skłonna do takiego lekko pięknoduchostwa trochę. I jeżeli ci te pięknoduchy dochodzą do władzy, to pojawiają się takie właśnie tendencje do pielęgnacji różnych miazmatów. Nie wydaje mi się, żeby u tej władzy było zbyt wielu tych wspomnianych przez pana pięknoduchów, czy też pięknoduszek. Teraz też widzę, że to jest trochę inna ekipa. Premier jednak pokazuje, że gra twardo i że się faktycznie nie cofa. Jest też takim trochę właśnie prezesem Kaczyńskim, tylko w innej tonacji, w innej barwie. Więc ja myślę, że ten rząd jednak jest wyleczony z pięknoduchostwa, ale znowu między pięknoduchostwem, twardością, a zwykłym odwetem jest też bardzo szeroka skala, prawda? I myślę, że to trzeba się jakoś też wypoziomować. Trzeba się w tym wszystkim, myślę, odnaleźć. Znowu, to 2 miesiące z kawałkiem ten rząd rządzi, tak? 2 miesiące i 2 dni. No. Na moment nagrywania. Się pan, że proces demokratyczny polega na tym, że to my, wyborcy, decydujemy o tym, jaki będzie kształt tego państwa. Jasne. I obu tym plemionom strasznie się podoba taki model państwa. Że nasi mogą wszystko. I my sobie ich wybierzemy i będziemy bić brawo, kiedy będą robili co chcą w naszym imieniu. Pytanie znowu głębokie, socjologiczne, polityczne. Kto nas takimi zrobił? Czy my sami? Czy może znowu czy to ci mityczni oni? To jest też, panie redaktorze, to jest ta rozmowa, czy my w tej Polsce jesteśmy u siebie, tak? Czy ona jest nasza? Od kiedy jest nasza, albo czyja jest? Ja jeszcze słyszę też niektórych moich rówieśników gdzieś tam po, powiedzmy, innej stronie, nie chcę mówić politycznej barykady, ale politycznej sceny, którzy jeszcze cały czas nie tyle łapią się, ile powtarzają precz z komuną, precz z komuną. No to się pytam, nie? Gdzie wy widzicie tę komunę? Oczywiście zamiast komuny możemy sobie podstawić Unię Europejską. Ja, jeżeli chodzi o Unię Europejską, jestem jej totalnym zwolennikiem. To uważam, że te 20 lat naszego członkostwa w niej to jest znakomity czas i to jest też taki nowe otwarcie. I myślę, z tego powinniśmy czerpać. Powinniśmy się też znaleźć. Pan mówił o umowie, o prawie jako umowie. To jest też umowa międzynarodowa, która nam, obywatelom, bardzo wiele daje. I podkreślanie tego jest fajne. I myślę, że tutaj co do tego jest jakiś konsensus jednak, tak? Poza tym opowiadaniem tych historii, jak to nam suwerenność zabierają. Więc znowu, powinny zwyciężać duże opowieści. Powinno zwyciężać to, że mamy tę Polskę, a poza tym, za wschodnią granicą się toczy wojna jeszcze, nie? Są ważniejsze rzeczy na naszych głowach. No tak, tylko za wschodniej granicy przychodzi do nas zawołanie zalewacie nas waszym zbożem, nie pomagajmy Ukraińcom, wyjdźmy z Unii Europejskiej, bo to ona nas tak załatwiła. Mamy taki kłopot z tym, co za wschodniej granicy do nas dociera. Wojna to jest najbardziej odległy chyba w tej chwili, na całe szczęście, element naszej rzeczywistości. Te ekonomiczne historie nas zaczynają demolować jako ludzi, którzy mieli w sobie jakąś solidarność, jakiś solidaryzm, jakieś poczucie wspólnotowości. Teraz znowu zaczynamy rozmyślać kategoriami naszego konta, naszego silosu ze zbożem, naszego interesu. I ktoś zapyta, a to źle? To jest nasza suwerenność. Tego mamy bronić. Tak się orientować, tak się pionizować, jak nas coś położy. No cóż tu mogę powiedzieć? Nic, właśnie chciałem wygłosić taką. Cóż mogę powiedzieć? Pan redaktor wygłosił. No też wiem, że teraz minister rolnictwa jest wszędzie, we wszystkich mediach. On to wszystko wytłumaczy. Próbuję go słuchać. Nie jest łatwo, ale to jak gdyby moje spojrzenie. Powoli mówi. Aha, no dobra, okej. Okay. Teraz Jarosław Gwizdak, ekspert Akademii WSB z opowieścią o polskim prawie. Będziemy ją snuli jeszcze nie raz, bo to musi trochę potrwać. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dzięki serdeczne. Dziękuję bardzo.